oczekiwaniu, na kontakt z państwem. No cóż, troszeczkę o snach i może w temacie tutaj niejako snów pojawił mi się pewien interesujący symbol. Otóż kaktus. Chciałam dzisiaj powiedzieć o kaktusie jako symbolu. A dlaczego kaktus? Otóż niedawno właśnie słyszałam sen z udziałem kaktusa i tutaj z klientką zastanawiałyśmy się nad interpretacją tego snu, gdyż no, kaktus jako roślina do takich może najprzyjemniejszych jednak symboli nie należy, gdyż co tu dużo mówić, no, ma te igiełki ochronne i jest kujący. Tutaj idąc do studia w Warszawie, proszę państwa, po drodze mijam taką bardzo ładną kwiaciarnię, gdzie właśnie na wystawie jest bardzo dużo pięknych, bym powiedziała, kaktusów, ale jednak kaktus to kaktus. Także niejednokrotnie słyszymy, że w domu trzymać kaktus to też tak nie jest to może najlepszy symbol, nie jest to najlepsza ozdoba, tym bardziej, że wiemy, że ten świat zewnętrzny również ma na nas oddziaływanie i vice versa. Także to, czym się otaczamy, to jaką to coś ma energią, również ma wpływ na naszą osobę. Ogólnie tutaj mówiąc, cóż może ten kaktus oznaczać w śnie? No niestety, ale może być zwiastunem problemów. Tutaj w przypadku tego snu, o którym wspomniałam, troszeczkę był tego wydźwięk inny, gdyż ten kaktus, o którym ta pani opowiadała, on był postawiony w pobliżu jej łóżka. Czyli tak jakby te jej problemy, te igiełki były pozostawione, były na razie na zewnątrz. I dalsza rada tego snu była taka, że ona ten kwiat miała odłożyć w inne miejsce, co znaczyło, że na razie ten problem ma być odłożony na później. Mam połączenie pierwsze. Halo, dzień dobry, z kim mam przyjemność? Dzień dobry. Witam panią serdecznie. Helena. Tak, pani Helenko. Chciałam się dowiedzieć dalsze życie z mężem. Bardzo proszę. A mąż jak ma na imię? Józef. Józef. I datę urodzenia pani Helenko, pani? 8.5.45. Tak. A małżonka? 12.27.56. 12, a miesiąc 07, tak? 12 miesiąc, tak. A dzień 27, 56 rok. Pani Helenko, rozumie, że w pani małżeństwie coś niepokojącego się w tej chwili dzieje? Są jakieś problemy, że pyta pani, jak będzie dalej związek wyglądał, pani Helenko? A teraz lepiej, ale dawniej różnie bywało. Dużo pił. A teraz się ustatkował z tym alkoholem? No troszeczkę. Już zobaczymy, pani Helenko, jak będzie związek pani Helenki i pana Józefa wyglądał w przyszłości, wyglądał w perspektywie. Już, pani Helenko, zobaczymy. Pani Helena i pan Józef. Już tutaj z podglądu karty właściwie pokazują, że państwa związek, no tym będzie takim związkiem docelowym, że tak powiem. Tutaj nie widać, żebyście państwo przeżywali jakieś rozwody, aczkolwiek niejednokrotnie pewnie pani miała to na myśli, że to może być różnie jeszcze w tym związku, czy my przetrzymamy, czy nie. Wie pani, ja bym powiedziała, że to lepiej, które ma miejsce w tej chwili, ono się będzie utrzymywało. Dobrze. Ono się będzie utrzymywało, aczkolwiek może jeszcze być taka chwila, taki moment, że gdzieś tam ten mąż, nie znaczy, że on już ani razu nie weźmie kieliszka do ust, bo może się jeszcze zdarzyć, że z tym kieliszkiem no, chwilowo będzie, ale powiedziałabym, że to będzie krótko, na chwilę i tak całkiem u państwa spokojnie. Wie pani, co jeszcze karty pokazują, że tak jakbyście państwo w przeciągu roku, ja nie mówię, że to będzie za miesiąc, dwa, to może być równie dobrze za rok, około czerwca, tak jakbyście w domu jakieś robili, no nie wiem, remonty, malowania, tego typu rzeczy, tak jakby miały miejsce. No, może. A czy mąż pracę znajdzie? Czy mąż znajdzie pracę? Czy pan Józef znajdzie pracę? Czy pan Józef znajdzie pracę? Szuka, rozumie, że szuka tej pracy. Pani, tak. Heleno? Tak, tak.
szuka, rozumie, że szuka pracy. Tak, tak. Czy pan Józef znajdzie pracę? Tak, tak. Mhm, już, już rozkładam karty. To przykrywa problem. Tą pracą jeszcze troszkę. Ja bym powiedziała, że tutaj jest jeszcze kwestia nawet około 2-3 miesięcy. Pani Heleno. Aha. I znajdzie pracę i owszem, ale to jeszcze jest jeszcze chwila czasu. Tylko wie pani co, to może być troszkę taka praca, gdzie on nie będzie na miejscu, tak jakby musiał do tej pracy kawałek dojechać. No bo myślił o zagranicy. Ja do końca nie widzę tutaj zagranicy, powiem pani szczerze. Ja bym bardziej powiedziała, że to będzie wyjazd na terenie kraju, na przykład do innego miasta i przyjeżdżanie do domu, że to jest tego typu przemieszczanie się w związku z pracą. No a w każdym bądź razie ogólnie bym powiedziała, że z tej pracy będzie zadowolony. No, na ile można być usatysfakcjonowanym, tak powie, że mam niezłą pracę. O tak bym to nazwała. Aha, to dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pozdrawiam pani Helenko. Dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę. Proszę państwa, i zapraszam do telefonowania, zapraszam do wysyłania SMS-ów. Numery telefonów w każdej chwili są wyświetlane na dole belki, także możecie państwo zorientować się, pod jaki numer należy zadzwonić. A ja wracam, proszę państwa, tutaj do tematu kaktusów. No właśnie. Więc w śnie kaktus, no nie jest to, mówię, najprzyjemniejszy zwiastun, bo on mówi ogólnie o problemach, tylko tak jak zaznaczam już od paru programów mówiąc o snach, że przyjrzyjmy się, co dalej jest w scenerii tego snu, bo tutaj w tym przypadku znaczyło to, że ten problem należy na chwilę odłożyć, żeby on niejako złagodniał, bo taki też był dalszy kontekst. Jeśli w śnie z kolei mamy taką informację, że ktoś do nas przychodzi i przynosi nam zamiast na przykład pięknej róży, to jako podarunek dostajemy od tej osoby kaktus, to bym powiedziała, że najfajniejsze to może nie być, gdyż może to być zwiastunem nadchodzących problemów i niewykluczone, że te problemy będą właśnie od tego człowieka. Proszę państwa, a właśnie, i teraz tak może troszeczkę przeskoczę na dziedzinę Feng Shui, gdzie się czyta Feng Shui, aczkolwiek z tym czytaniem i z tą wymową jest różnie, więc przepraszam najmocniej i pozwólcie państwo, że będę się tej tradycyjnej, tej pisowni tutaj trzymała, mówiąc Feng Shui. Proszę państwa, no właśnie, jak to jest z tymi kaktusami? No absolutnie nie można kaktusów trzymać tam, gdzie jest sfera dobrobytu i związków, to już absolutnie nie. No też niekorzystne tam, gdzie sfera dzieci czy sfera rodziny, bo może to też spowodować, mieć wpływ na konflikty. A czy można w ogóle trzymać kaktusy, jeśli ktoś bardzo lubi? Otóż tak. I gdzie? W strefie sławy. Strefa sławy to jest, ja przypomnę tutaj, bo o tej tematyce często w naszych programach koleżanki mówią i ja również na ten temat kiedyś mówiłam. To jest ta strefa, która jest na środkowe, górne pole. Tam, proszę państwa, jeśli uważamy, że jesteśmy przez otoczenie, czy w miejscu pracy, czy przez znajomych, nie traktowani poważnie, że mamy zbyt niskie poczucie własnej wartości, że ludzie traktują nas tak jakoś właśnie no mało poważnie. Powtórzę jeszcze raz to słowo. Więc tutaj możemy się wspomóc właśnie kaktusikiem. Również kaktusikiem, czy kaktusem oczywiście, w zależności od tego, ile kto ma miejsca, jak sobie życzy. Kaktusem również możemy się posłużyć, proszę państwa, wykorzystać ten symbol w miejscu pracy. Różnie bywa w miejscu pracy, nieraz czy to z szefem, czy też z kimś ze współpracowników mamy problem, wówczas też wykorzystujemy kaktusik. Mamy pracy, podaję przykład, problem z jakimś człowiekiem, nasze stosunki są takie
no może nie najsympatyczniejszy i mamy wrażenie, że ta osoba nas nie, tutaj niepotrzebnie plotkuje o nas, jest dla nas nieprzyjemna i chcemy się od niej odciąć. Stawiamy, proszę Państwa, wyobraźmy sobie, że to jest właśnie to nasze biurko pracy. W strefie sławy, czyli strefa sławy będzie tutaj, ten górny, na wprost górny róg i tutaj stawiamy sobie kaktusika. Możemy również pod tym kaktusikiem umieścić karteczkę, w jakiej intencji stawiamy, wykorzystując do tego na przykład imię tej osoby, czy też zdjęcie tej osoby. Oczywiście tutaj posługujemy się białą magią, także nie życzymy nikomu źle, ale Państwo tutaj o tym dobrze wiedzą, także niech to będzie taka formułka, która nas od złej energii tej osoby uwalnia, żebyśmy byli niejako chronieni. Także to tak przy okazji właśnie nie tylko o znak, ale również tutaj ten symbol wykorzystany w codziennym życiu. Jak nam się uda, proszę Państwa, to będziemy dalej kontynuować tematykę symboliki, ale ja już mam pierwsze SMS-y, na które chciałabym odpowiedzieć, abyście Państwo przesyłali następne. Pani Danusia, urodzona 2 września 1955 roku, czy mój mąż Ryszard, urodzony 26 lutego 1954 roku, będzie miał pracę. Czy pozostanie w branży, w której pracował do tej pory? Już Pani Danusiu, zobaczymy. Czy Ryszard, urodzony 26 lutego 1954 roku, będzie miał pracę? Czy Pan Ryszard będzie miał pracę? To jest tak, jak coś bardzo chcemy, to nie ma możliwości, żeby nam się nie spełniło. I tak również karty pokazują z podglądu, że u pana Ryszarda nastąpi zmiana w tej sferze zawodowej. Ja zobaczymy kiedy i czy to będzie zupełnie inna branża. Pan Ryszard. Będzie miał nową pracę. Nowa praca dla pana Ryszarda, kiedy pan Ryszard zmieni pracę, około listopada, to znaczy około listopada, grudnia bym powiedziała, w znaku strzelca. Praca stała na konkretną, tutaj bym powiedziała, umowę. Aczkolwiek, pani Danusiu, mam wrażenie, że do końca z tej pracy pan Ryszard nie będzie zadowolony. Niby będzie się cieszył, że jest zmiana, niby na początku takie perspektywy tutaj będą, że o, jakie to będą pieniądze, jak nie od razu, to w przyszłości. A później w tym miejscu pracy tak jakby niestety, ale troszkę źle się zaczęło dziać i ta płaca nie była taka, jaka była oczekiwana. Kolejny taki etap możliwości, które pojawią się u pana, w pana Ryszarda życiu, to będzie znak byka, czyli następny rok około kwietnia, maja. Ewentualnie proponowałabym poczekać na ten późniejszy czas, a tutaj z tej propozycji, z tej możliwości, która niedługo się pojawi, zastanowić się, czy warto korzystać. Aczkolwiek mam wrażenie, że pan Ryszard skorzysta, ale no proszę wziąć to pod uwagę, że w konsekwencji nie jest to najlepsze wyjście, najlepsze posunięcie. Jeszcze tutaj jedna sprawa ważna pokazała się w kartach, to tak przy okazji, pani Danusiu, pan Ryszard niech uważa na zdrówko, tutaj ciśnienie, przede wszystkim ciśnienie. Proszę na antenie, droga pani Marzenko, prosi pani Marlena, pani Marlenko, tak jest, już odpowiadam. Pani Marlena, urodzona 16 maja 1980 roku i Robert, urodzony 10 czerwca 1966 roku. Jak ożywić nasz związek? Pozdrawiam. Już pani Marlenko, zobaczymy. 16 maja 80, pan Robert... 10 czerwca 66. Już pani Marlenko, zobaczymy, jak ożywić państwa związek. Jak ożywić związek. Pani Marlena i pan Robert.
Pani Marlena i... No tak, między państwem rzeczywiście jest taki czas zawieszenia. I taki sobie ten układ. W ogóle pan Robert, pani Marlenko, tak jakby był zły na panią, z jakimiś tutaj pretensjami. Tak jakby pani osoba, no wyjątkowo wszedł w taką fazę, w taki czas, że pani osoba mu wyjątkowo działa, niestety, przykro mi, ale na nerwy. Pani Marlenko, jeśli taka sytuacja zawieszenia, takiego wzajemnego odsunięcia się będzie u państwa przeciągała się, no to niestety to nie rokuje dobrze związkowi. To tak bez kart i wiadomo, że takie sytuacje przeciągające się nie są najlepszym wyjściem. Zobaczymy, co czynić należy w tej sytuacji, żeby tutaj ożywić państwa związek. Ja myślę, że tak. Ważną sprawą jest to, że gdzieś między wami nawarstwiły się swego rodzaju emocje, swego rodzaju problemy, o których warto byłoby porozmawiać. Tylko może nie tak, bo próby zapewne takie były, więc nie o to chodzi, żeby nagle ni stąd, ni zowąd zacząć rozmawiać w formie o co tobie chodzi, bo do niczego to nie doprowadzi, tylko w jakiejś miłej atmosferze spróbować porozmawiać przede wszystkim o tym, co ja sama czuję, jakie są moje odczucia i jakie są moje oczekiwania w stosunku do związku i do własnej osoby. Druga sprawa, to co by, gdzie by taką rozmowę, czy kiedy by można było przeprowadzić, to taką dobrym wyjściem byłby wyjazd pani Marlenko do miejsca, gdzie państwo dobrze się czuliście, czy też gdzie państwo w przeszłości na przykład bywaliście, czy wyjeżdżaliście gdzieś tam na wczasy, czy miejsce, gdzie się poznaliście, gdzie taka jest dobra energia waszych również wspomnień. Czyli troszeczkę tutaj karty mówią o powrocie do przeszłości w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. To jest relacja do, jak najbardziej do uratowania, tylko... Proszę tutaj nad tym właśnie zacząć pracować, mówiąc, po prostu rozmawiając i mówiąc, żeby dojść do tego punktu, w którym momencie to coś się między wami zachwiało. I pani ma takie intencje, jeśli chodzi o powrót, pani Marlenko i również pan Robert. Także tylko, żeby tego mówię, nie przeciągać przede wszystkim. Pani Kasia, urodzona 19 maja 1982 roku. Szukam pracy. Byłam dziś na rozmowie w banku na stanowisko asystenta. Czy jest szansa, że będę tam przyjęta, czy może będzie to coś innego? I tak przy okazji, tutaj pani Kasia, może najpierw odpowiem, a później, bo... Po co ja mam panią trzymać w takiej niecierpliwości, kiedy wreszcie usłyszę, co tutaj karty powiedziały? Więc najpierw odpowiem, co karty pokazują. Czy będzie pani przyjęta? Czy pani Kasia będzie przyjęta? Czy to będzie coś innego? Czy będzie przyjęta do tej pracy? Czy to będzie coś innego? Czy pani Kasia będzie przyjęta? Czy to będzie coś innego? Pani Kasiu, ja bym powiedziała, że jednak do tej pracy, no tak nie bardzo widzę, żeby była pani przyjęta. Ja bym powiedziała, że będzie to odłożone, pani osoba nie będzie zupełnie wykluczona tutaj z kandydatów do... na to stanowisko, ale tak jakby pani miała odpowiedź, że i owszem, ale w późniejszym czasie. Pani Kasiu, jeszcze na chwilkę tutaj do pani wracam. Ja tutaj bym powiedziała, że w konsekwencji pani będzie pracowała właśnie w takiej branży jak bank, związane tutaj z pieniążkami jest. Coś, co będzie bankiem, które będzie z udziałem zagranicznym, bądź bank zagraniczny w niedługim czasie. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, witam panią serdecznie. Sylwia z tej strony. Tak, pani Sylwio.
Ja mam do Pani taką ogromną, takie zapytanie. Tak. Ja jestem w związku od ponad 4 lat z mężczyzną. Tak. Jest to mężczyzna żonaty, ale jest w separacji. Ja jestem po rozwodzie i chciałabym się dowiedzieć, jaka przyszłość nas czeka. Czy to jest mężczyzna docelowy? Czy to jest mężczyzna docelowy? Pani Sylwunią, Pani datę urodzenia? 6 listopad, 70. A ten mężczyzna? Paweł, 18 czerwiec, 75. Pani Sylwio, ale nie mieszkacie razem? Nie, nie, nie mieszkamy razem. Ale on jest w takiej oficjalnej separacji? Tak, to znaczy, wie Pani co, oni ze sobą nie są już ponad 6 lat. Ale mieszkają razem i to długo, prawda? No, mieszkają ze względu na dzieci, bo to u rodziców, no i tam, no tam są sprawy też majątkowe, wchodzą w grę. 17, 5, 22, 4. A tamta strona wie o Pani, Pani Sylwio? Najprawdopodobniej tak, ona też ma swoje życie tam. 6 i 4, 1. Aczkolwiek wie Pani co, patrząc tutaj na numerologię Pawła, to ja bym powiedziała, że... Tak tutaj Panią podpytywałam, ale tutaj numerologia Pawła wskazuje na to, że on jednak rozpocznie nowy etap w życiu. Czyli tak jakby zamknął ten rozdział tutaj tego związku, który jest w sposób oficjalny. I tak mi wygląda, że tutaj Państwo będziecie ku sobie się mieli, ale to tak numerologicznie. Już Pani Sylwuniu rozkładam karty. Czy to będzie ten partner, czy to się sfinalizuje w jakiś sposób? Sylwia i Paweł. Sylwia i Paweł. Pani Sylwio, zmęczona jest już Pani tym czekaniem chyba, taką wciąż niepewnością. Tak pokazują przynajmniej karty. Czy tak rzeczywiście jest? Tak jest, tak jest. Pani Sylwuniu, w najbliższym czasie będzie taka, to znaczy w najbliższym czasie, na czas to, ja mówię zawsze w kartach wziąć poprawkę, to ten najbliższy czas, to ja bym powiedziała tutaj październik, listopad, może być troszeczkę między Wami sytuacja konfliktowa. Sytuacja taka, gdzie no do takiego, gdzieś te emocje takie nawarstwiające się wybuchną i może to wskazywać na to, że już między Wami bez mała koniec nastąpi waszego związku, czy też waszej relacji. Tak jakbyście się nawet na chwilę na siebie obrazili i każde próbowało pójść w swoją stronę, aczkolwiek nie na długo, bo tęsknota weźmie górę i jest zdecydowanie powrót do przeszłości, czyli do siebie wracacie. Ale uprzedzam, że może taka sytuacja mieć miejsce. Ale też myślę, że bardzo dobrze, dlatego że po tej sytuacji takiej naprawdę podbramkowej, tak jakby zmusiło to niejako was oboje do podjęcia jakiejś konkretnej decyzji. Aczkolwiek jeszcze Paweł tego nie zrobi. Ja bym powiedziała, że to jeszcze tutaj kwestia około 3 lat, nim Paweł ureguluje swoje tutaj relacje w rodzinie. I karty pokazują, że tak jakbyś Państwo tutaj w przyszłości tworzyli tę rodzinę. Czyli na pytanie Pani, czy to jest ten partner, karty wskazują, że tak, ku temu idzie droga. A może mi Pani powiedzieć, czy będziemy mieli wspólne dziecko? Wie Pani co, jest taka możliwość. Jest taka możliwość i to też Pani Sylwio, bo Pani jest 70. rocznik, przepraszam, że tu Panią, Pani wyliczam, tak? Ale wiadomo, że tutaj czas też płynie bardzo szybko, prawda? No, bardzo. Pani Sylwuniu, jest to możliwe. Tak jak powiedziałam, że tutaj gdzieś za te około 3 lata, tak jakby, czy do 3 lat, ja to w ten sposób wolę określić, Paweł uregulował te swoje sprawy formalne, ale też jest taka możliwość tutaj pojawienia się dziecka. I zamieszkam, tak? Proszę. Zamieszkamy razem? Tak, tak. I tutaj karty wyraźnie pokazują wspólne prowadzenie, wspólne gospodarstwa, wspólnego mieszkania. No. Aha. Tylko mówię, przyjdzie jeszcze taki moment kryzysu, takiej patowej sytuacji, kłótni, nieporozumienia. Pani Sylwio, rozsądnie do tego podejść, bo to też nieraz są dla nas takie próby, dla relacji, dla związku, jak z tego wybrniemy. No bo właśnie teraz ostatnio są kłótnie i to często i to głównie on jest taki zaborczy, rosnie strasznie.
w każdym koledze widzi zagrożenie. I ja nie wiem dlaczego, bo ja mu kompletnie powodów do tego... Oczywiście, no ale wie pani, to jest tak troszkę... on w ogóle jest typem takiego osoby troszkę zaborczej, osoby zazdrosnej, osoby, która lubi mieć poczucie własności. I niestety tak również tutaj troszkę panią traktuje. To jest moja kobieta na tej zasadzie. Pani jest kobietą atrakcyjną. On na co dzień w tym życiu nie jest. I w momencie, kiedy te sprawy byłyby uporządkowane, to życie by toczyło się takim normalnym torem. Wstajemy rano, kładziemy się spać, zakładamy piżamy, malujemy się i w różnych sytuacjach. On by się z tą swoją troszkę też zaborczością oswoił. No ale tutaj pani jest wolna. Póki co to on ma tutaj do załatwienia sprawę. Ale tak wskazuje numerologia, że uczyni to, zrobi, a pani Sylwio i tak wskazują karty. Tutaj również takie, bo to jest też ważne, bardzo mocne jest to wzajemne przyciąganie między państwem. No i bardzo dobrze i niech ono sobie będzie, także nie tylko to psychiczne, ale również fizyczne. Aha, pani Kasiu, jeszcze na sekundkę tutaj do pani, więc karty pokazały, że pani ma pracę w banku, tylko ja bym powiedziała, to nie jest ten moment, ta chwila, gdzie pani czeka na odpowiedź, jest bank, tylko ja mam wrażenie, że to będzie inny. Z udziałem zagranicznym czy zagraniczny bank. I już ostatni SMS, proszę państwa, który tutaj mam. Pani Marzenko, spotykam się z Mariuszem, urodzonym 16 czerwca 1976 roku. Czy to jest partner docelowy i czy będziemy mieli razem dziecko? Pyta Dorota, urodzona 1 czerwca 1975 roku. Proszę na wizji. Spotykam się z Mariuszem. Czy to jest partner docelowy i czy będziemy mieli razem dziecko? Już pani Dorotko, patrzymy. Dorota, 1 czerwca 75. I czy będziecie państwo? Tak, pani Dorotko. To jest ten partner. Także tutaj już z podglądu karty pokazały, że będzie między wami, że i ślub będzie, i wspólne mieszkanie. I jeszcze chwila. Czasowo to jeszcze chwila. Pani Dorotko, w niedługim czasie w znaku koziorożca, tutaj bym powiedziała, że ktoś do pani się odezwie z przeszłości. Ktoś, kto był nieobojętny pani, tak to powiem. I tak pięknie te karty tutaj pokazały z podglądu pani przyszłość, a tutaj wpatrując się w karty, powiedziałabym pani Dorotko, że tym partnerem docelowym niekoniecznie musi być Mariusz. Pani Dorotko, tutaj, ponieważ my mamy wolną wolę, I możemy podejmować decyzje, więc w momencie około grudnia, tak jakby to był ten czas, kiedy pani będzie wybierała między kimś, kto przyjdzie z przeszłości do pani, a panem Mariuszem. I w zależności od tego, w którą stronę pani pójdzie, taka będzie pani decyzja. Bo pani się może na tę chwilę wydawać, że tak naprawdę to chciałaby bardzo być z Mariuszem, tylko on nie podejmuje decyzji, bo pani jest gotowa. I tak owszem, na dzisiaj tak to wygląda. Tak jak mówię, tutaj w znaku koziorożca sytuacja się zmieni. Tak jakby zaczęła pani w Mariuszu dostrzegać inne cechy, których pani do tej pory na przykład nie widziała, niekoniecznie te pozytywne, raczej bym powiedziała te mniej pozytywne, czy też negatywne. Ale będzie to wynikało z takiej właśnie konfrontacji z innym człowiekiem, który, tak jak mówiłam, w pani życiu się pojawi. No dobrze, proszę państwa, czekam na telefony od państwa, czekam na SMS-y od państwa. Ja tutaj, pani Kasia pytała właśnie, czy to będzie ten człowiek, który była na rozmowie i czy tutaj zostanie przyjęta do pracy. Proszę państwa,
No właśnie. Oprócz tego, jako podstawę, chcąc znaleźć pracę, to wiadomo, że musimy tej pracy szukać. Czym więcej miejsca będziemy szukać, czym bardziej będziemy aktywni, tym bardziej będziemy pobudzać niejako tę energię, żeby wszechświat, w cudzysłowie mówiąc, usłyszał, że my szukamy właśnie pracy. Ale jako coś, co taki element tutaj wspomagający, też wykorzystując białą magię, to może być oczywiście palenie świec, medytacja, wizualizacja. Tego typu rzeczami możemy się posługiwać i również, proszę Państwa, wykorzystajmy tutaj te elementy feng shui i zwróćmy przede wszystkim uwagę na tę strefę wówczas kariery, czyli to jest ten dolny odcinek, dolny guła. I co jeszcze? Jak znajdujemy się w takiej sytuacji tutaj jak pani Kasia, gdzie właściwie już rozmowa się odbyła i teraz jak gdyby zależało będzie od tych osób, od tych przełożonych, od kogoś tam wyżej, czy my tę pracę dostaniemy, więc no, już się stało niejako. Te osoby tam gdzieś na zewnątrz zastanawiają się i podejmują decyzje. I tutaj zwróćmy uwagę na sferę pomocnych ludzi, żeby ta sfera pomocnych ludzi była tą sferą taką, która nam też będzie w naszym codziennym życiu pomagała. W sferze pomocnych ludzi możemy, proszę Państwa, powiesić na przykład, postawić jakiegoś aniołka, czy taki symbol, który będzie dla nas miły, który będziemy właśnie odbierać, że stąd, czy jakiś obrazek święty, czy Pana Jezusa, czy Buddę, oczywiście w zależności tutaj od tego, jak sobie Państwo życzycie. Ale w sytuacji, kiedy już wiemy, kto tutaj decyduje o przyjęciu naszym do pracy, tam też możemy umieścić właśnie w tej strefie pomocnych ludzi to swoje życzenie. Że prosimy tę i tę osobę, dyrektor tam na przykład X, który w tym momencie jest tą osobą decydującą, o to, aby właśnie zwrócił na nas uwagę. To znaczy tak, na pewno, proszę Państwa, będzie wybrana osoba, która będzie miała na przykład lepsze kwalifikacje, lepsze umiejętności. To nie ulega wątpliwości. Ale częstokroć spośród wielu podań na przykład w pracy są osoby, które ileś tam osób, które, no, którą z nich trzeba wybrać, bo wszystkie są świetne. Która wówczas będzie wygrana? Wtedy już tutaj bym powiedziała, działają te niewidzialne siły, na kogo trafi. Na kogo osoba wybierająca zwróci uwagę. Pewnie na tę osobę, ja bym powiedziała, która na przykład będzie miała właśnie świetnie w swoim domu zorganizowaną strefę pomocnych ludzi. Wracam do SMS-ów, proszę Państwa. Pani Marzenko, czy kupię mieszkanie? Jeśli tak, to kiedy? Czy znajdę miłość? Pyta Grzegorz, urodzony 24 maja 1977 roku. 24 maja 1977. 4, 6, 12, 17, 8. 5, 6, 6, 3, 5, 11, 2. Patrząc na Pana numerologię, Panie Grzegorzu, to ja bym powiedziała, że jeśli chodzi o kontakty towarzyskie, kontakty z innymi kobietami, to że Pan jest bardzo pozytywnie odbierany i jako tak o tych koleżanek, czy tych znajomych, to tak jakby się wokół Pana kręciło i to takich, które pewnie nie jedna z tych koleżanek byłaby ewentualnie Panem zainteresowana, tylko może niekoniecznie Pan, bo Pan tutaj zdecydowanie zapytał, czy znajdę miłość. No dobrze, ale zaczniemy prozaicznie od mieszkania, Panie Grzegorzu. Czy Pan Grzegorz kupi mieszkanie? Kupi mieszkanie. Pan Grzegorz kupi mieszkanie. Czegoż kupi mieszkanie?
kupi pani mieszkanie. Ale ja bym powiedziała, że nie do końca tego roku. Panie Grzegorzu, ja tutaj bym powiedziała, że ten czas będzie... że ten czas będzie gdzieś około lutego następnego roku, że nie wcześniej. Z tego mieszkania będzie pan jak najbardziej zadowolony, fajne mieszkanie. Ale co tutaj mi jeszcze karty pokazały, panie Grzegorzu, że też mniej więcej do 6 miesięcy pozna pan tę miłość swojego życia, kobietę, z którą pan będzie sobie przyszłość układał. Tylko co tutaj mogę powiedzieć? Tak jakby ta kobieta była osobą po rozwodzie, bo w przyszłości jest tutaj niewykluczony u państwa ślub cywilny. Kobieta, z którą pan będzie miał jeszcze dziecko, panie Grzegorzu. I może to być kobieta, która pośrednio będzie związana z pana miejscem pracy. I dziękuję panu Grzegorzowi za SMS-a. Numer już kończąc, podsumowując, więc tak, i mieszkanie, i miłość zbiegnie się razem u pana. Kobieta pokazała się w karcie cesarzowej, także to będzie ktoś, kto będzie ze wszech miar, z każdej strony spełniał pana oczekiwania. Czy Zbyszek, urodzony 31 marca 1966 roku, znajdzie pracę? Czy powinien skorzystać z doszkoleń? Pozdrawiam. Już patrzymy, czy Zbyszek znajdzie pracę, czy powinien skorzystać z doszkoleń. Czy Zbyszek znajdzie pracę? Zbyszek znajdzie pracę. Znajdzie pracę, tylko też tak jeszcze troszkę tutaj bym powiedziała czasowo. Jeszcze troszkę. No miejmy nadzieję, że do końca roku tutaj ta praca zostanie zrealizowana. Czy Zbyszek powinien skorzystać z doszkoleń? Ja bym powiedziała, że najpierw praca, a później szkolenia rzeczywiście jakieś będą, ale w odwrotnej kolejności, tak jakby najpierw ta praca się trafiła, a później w wyniku tej pracy, dostosowując się do tego, pan Zbyszek z tych doszkoleń korzysta. Praca tak jakby była pośrednio związana za granicą. Ja nie widzę wyjazdu. To może być tak, że po prostu jakaś firma zagraniczna, w każdym razie gdzieś tutaj to powiązanie za granicą w ten sposób będzie. Nawet by powiedziałabym, że ta praca zupełnie satysfakcjonująca finansowo. I dobrze, jak Zbyszek się zajmie pracą, jak będzie miał dużo, dużo zajęcia, o tak może tutaj tylko wspomnę, żeby mu głupoty do głowy nie przychodziły. Bo to tak jest, proszę państwa, niejednokrotnie jak tego czasu jest za dużo i jesteśmy zbyt długo w jakiejś takiej frustracji też wynikającej z tego, że nie ma pracy, zwłaszcza mężczyźni, dla których jest to podstawą, no to może... to tak nie wiedzieć wtedy, co ze sobą człowiek zrobić. Pani Marzenko, chcę wrócić w strony, gdzie mieszkają rodzice. Kiedy uda mi się kupić dom, w którym będę zadowolona? Pani Aleksandra, urodzona 23 września 1955 roku. Pozdrowienia. Pani Aleksandro, również pozdrawiam serdecznie. Kiedy pani uda się pani kupić dom w rodzinnych stronach? Dom, z którego będzie pani zadowolona. Zobaczymy. Pani Aleksandra. Powrót w rodzinne strony. Powrót w rodzinne strony. Będzie dobre posunięcie.
powrót w te rodzinne strony. Dom, z którego będzie pani zadowolona, pani Aleksandro, tak jakby pani kupiła na przestrzeni pół roku. Będzie to ładny dom. Ładny dom z ogródkiem. Coś będzie jeszcze wymagał jakiegoś wymalowania, niedużego wyremontowania ten dom, no ale to jest zazwyczaj oczywiste. I później jest pani przeprowadzka. Bardzo ładnie pani Aleksandro w kartach się pokazały, takie tutaj wspomniała, więc sprawy uczuciowe, aczkolwiek o to pani nie pyta, więc nie chcę tutaj wybiegać, ale bardzo ładnie takie relacje właśnie z innymi ludźmi, bardzo sympatycznie, bardzo miło. To na przyszłość dla pani Aleksandro. I już ostatni SMS, który tutaj mam, także proszę państwa, proszę o SMS-y, proszę o telefony. Proszę o odpowiedź na wizję. Czy w najbliższych 5 latach zostanę babcią i czy kłopoty finansowe skończą się? Pyta pani Grażynka, urodzona 30 października 1947 roku. Pani Grażynko, już patrzymy. Czy w najbliższych 5 latach zostanie pani babcią? Czy pani Grażynka w najbliższych 5 latach zostanie babcią? Czy w najbliższych 5 latach pani Grażynka zostanie babcią? Czy w najbliższych 5 latach zostanie pani babcią? Zostanie pani Grażynko. Ja bym powiedziała, że to nie tylko jednego wnuka. Jeden wnuk, pani Grażynko, tyle mogę powiedzieć. Jeden wnuk to będzie wnuk, czyli chłopiec będzie. A na sprawy finansowe zobaczymy, pani Grażynko, bo mamy połączenie. Halo, dzień dobry, z kim mam przyjemność? Dzień dobry. Witam pani serdecznie. Janka z tej strony. Tak, pani Janko. Chciałam wiedzieć, jak ułożą moje sprawy zawodowe. Dobrze, i poproszę datę urodzenia, pani Janko. 23. Tak. 04. Tak. 59. 1959. A coś bliżej, pani Janko, czy są jakieś kłopoty, czy oczekuje pani zmiany? Tak, kłopoty w tej pracy. To jest znaczy prowadzę firmę, chciałam wiedzieć, czy ona się dalej rozwinie, czy nie. Ciężki teraz troszkę, no nie chciałabym tutaj z państwem narzekać, ale niemniej no, jestem świadoma tego, że nie są to łatwe czasy do prowadzenia działalności. Tak przynajmniej większość klientów niestety narzeka. Pani Janeczko, od dawna pani prowadzi tę firmę? No tak, 2 lata. 2 lata. Dlaczego pytam? Dlatego, że przyglądam się tutaj numerologii i tak, jeśli chodzi w ogóle o prowadzenie własnej działalności, to ja bym powiedziała, że tego się będzie pani trzymała, bo pani do pracy takiej gdzieś biurowej czy innej w ogóle pracy u kogoś, to ja nie widzę, żeby pani miała powrócić. Aczkolwiek patrząc na numerologię, nie jest to wykluczone, że może pani myśleć o jakimś w przyszłości, o jakimś przebranżowieniu, ale już zobaczymy, co pokażą nam karty. Czy tutaj ten kryzys, który w tej chwili jest w firmie, czy to minie, czy to niestety trzeba będzie coś z tym zrobić? Pani Janeczka. Pani Janeczko, czy zobowiązania też wiszą pani na głowie? No też. No właśnie. Pani Janeczko, na razie tak sobie, nie będę tutaj pani w łudę wprowadzała, że będzie dobrze. Nie bardzo to pani Janeczko widzę. Pani Janeczko, to na pewno nie jest tam na chwilę rozmowy, ale tutaj trzeba będzie znaleźć wyjście z sytuacji, bo wiadomo, że no, chodzi o pieniądze, ale karty pokazują, że nie idzie pani Janeczko to w górę. Nie ma tutaj zwyżek, że naprawdę jest sytuacja trudna i teraz, żeby bardziej się nie wplątywać, pani Janeczko, w problemy finansowe, bo wiadomo, że z każdym dniem, z każdym tutaj tygodniem gdzieś te problemy narastają. Pani Janeczko, nie ma to dobrych perspektyw póki co.
Teraz co tutaj karty radzą, bo tutaj też no, nie mogę panią zostawić z taką informacją, bo tak jak mówiłam numerologicznie, pani Janeczko, pani stanie później przed wyborem, co dalej z tym fantem zrobić, tym bardziej, że zobowiązania będą. Ja bym powiedziała, że pani i tak otworzy działalność, ale tak jakby to, co pani ma w tej chwili, w pewnym momencie zamknęła. I później, tak jak mówiłam numerologicznie, coś, może to być coś pośrednio podobnego, ale pośrednio, ale tak jakby otwieram nową działalność. Tutaj karty pokazują, że tak jakby pani uzyskała pomoc, czy to pieniężną, no nie charytatywną ma się rozumieć, ale w każdym razie tak jakby pani uzyskała na tyle pieniążki, żeby tę działalność w pewnym momencie powiedzieć stop. Czy pani ma jakiś plan może, pani Janeczko, w związku z tym inny i coś tutaj byśmy mogły nie, sprawić? Planów jeszcze nie mam, nie. Planów nie mam. Chciałam wiedzieć, czy uczyłam tą działalność, którą mam. No tak sobie, pani Janeczko, no tak sobie to wygląda. A czy tutaj jest możliwość ewentualnie uderzyć w jakiś nowych kontrahentów, nowych odbiorców? Czy coś takiego pani ewentualnie brała pod uwagę, pani Janeczko? No tak, biorę, tak, cały ale nie czas. Wiem, czy mi to wyjdzie, tak. No proszę jeszcze z tej strony spróbować, ewentualnie pani Janeczko, żeby temu nadać taką nową energię, nowy ruch, może zmienić, ja już z tej innej strony zaczynam, może tutaj zmienić nazwę firmy, może rzeczywiście coś tutaj energetycznie jeszcze spróbować poprzestawiać, bo na razie no dziesiątka buław, no takie karty, trójka mieczy, wszystko takie karty są, które mówią, nie będzie łatwo, będzie ciężko, bo ta wizja, której się teraz trzymamy, to jest troszeczkę takie w pogoni, no takie troszeczkę zbyt fantastyczne, zbyt mało realne. I o to chodzi, żeby te długi się nie pogłębiały tutaj. Ale to nie znaczy, że koniec, no bo tutaj mobilizuje nas to do działania. Dobra, dziękuję uprzejmie. Dziękuję również, pozdrawiam pani Janeczko, do widzenia. I tak, proszę państwa, trudno jest przekazywać takie mało pomyślne informacje. Z tym, że pamiętajmy, proszę państwa, jak przychodzą chmury, przychodzi taki moment, taki czas, to nie znaczy, że one zawsze nad nami będą wisiały, bo one przejdą. Nieraz usłyszeć tego typu informacje, może mało pozytywną, no bo na pewno mało pozytywną, to ja myślę, że takie coś powinniśmy właśnie wykorzystać, czy możemy wykorzystać do tego, żeby się zmobilizować, a niejednokrotnie, ponieważ ludzie mają różną motywację, proszę państwa, i bardzo dobrze. To tak jak jest motywacja od, jest motywacja do. I są osoby, które mają w sobie taką charyzmę, ale na wieść o takich będzie trudno, to ich potrafi zmobilizować, a ja pokażę właśnie, że nie, że ja sobie poradzę. I bardzo dobrze właśnie, bo to nie o to chodzi, żeby się karty sprawdzały, tylko żeby państwa jakość życia była jak najlepsza. A czy to się sprawdziło, bo wróżka mówiła, że ale po to, że nie będzie może tak bardzo pomyślnie, ale po to mówiła, żeby coś właśnie w odpowiednim czasie temu zaradzić, prawda? Pani Grażynka jeszcze pytała, jak będą wyglądały sprawy, czy się skończą kłopoty finansowe. No dobrze, już zobaczymy, pani Grażynko. Czy skończą się kłopoty finansowe? To już ostatni SMS, proszę państwa, który tutaj mam. Także bardzo proszę o SMS-y, bardzo proszę o telefony. Pani Grażyna, czy kłopoty finansowe skończą się? Pani Grażyna. Czy skończą się kłopoty finansowe? Przepraszam, ogólnie by można było powiedzieć, pani Grażynko, że te kłopoty finansowe nie będą na szczęście wieczne, że one się skończą, ale to może być tak, że pani może powiedzieć,
koniec tych kłopotów finansowych tak naprawdę to gdzieś tam dopiero pokazuje się za lat 4. To jest jeszcze czas dość odległy. Najbliższy okres czasu, ja bym powiedziała, że nie będzie tak źle, pani Grażynko. Tutaj w znaku wagi, czyli połowa września, początek października, karty pokazują, że tak jakby tutaj taki gdzieś dopływ gotówki, której się nie spodziewaliśmy, i to będzie też swego rodzaju podreperowanie budżetu. Także zupełnej tutaj takiej zapaści, że jest bardzo źle, tego karty nie pokazują. Ale jeśli chodzi o koniec ich, to tak zupełnie jesteśmy wolni od tego, to bym powiedziała, że jeszcze tutaj minie któryś rok. I dziękuję bardzo za SMS-y. Tak, tutaj tak przyglądam się, ale na tutaj, które miałam, to odpowiedziałam na wszystkie. Także proszę Państwa, no właśnie, nieraz jest tak, że no nie na tą drogę prawie weszliśmy, że coś nam w życiu nie tak wychodzi. I zapytajmy właśnie swoją podświadomość poprzez sny, zapytajmy albo też zwróćmy uwagę, bo częstokroć ona już sama od jakiegoś czasu daje nam znać, że być może to jest nie ta droga, być może coś powinniśmy zrobić, być może mamy się po prostu sami ze sobą nie szarpać, nie poddawać emocjom, tylko być może mamy poczekać. Więc tutaj te sny jest jeden z elementów, a drugi z elementów to co jest w nas, to jest na zewnątrz i odwrotnie. Dlatego proszę Państwa, tutaj ta stara nauka aranżacji przestrzeni, ta stara wiedza jest również ważna. Także stwórzmy wokół siebie taki właśnie klimat, taką atmosferę, która będzie nam sprzyjała, i wykorzystujmy te właśnie elementy, tych pomocnych ludzi, którzy mają nam pomagać w naszym życiu, również tę sławę, karierę, bogactwo, no i oczywiście związki i rodziny i tak dalej. Ale to przy okazji będę do tej symboliki Feng Shui wracała. I proszę Państwa, który z elementów jest symboli, jest taki niezwykle istotny, niezwykle ważny w snach? Ja już kiedyś o tym mówiłam, ale proszę Państwa, samochód. Samochód przede wszystkim u mężczyzny. Tak naprawdę dla mężczyzny samochód to jest on sam. Mam połączenie. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam Panią serdecznie. Z kim mam przyjemność? Mam na imię Krystyna. A dlaczego Pani się śmieje, Pani Krysiu? Bo nie chcę uwierzyć, że jestem na wizji. Na wizji? No bardzo się cieszę, Pani Krysiu. Świetnie, to Pani z takim miłym nastrojem zatelefonowała. I Pani Krysiu, datę urodzenia? 18 sierpień. Mam tak? Dzisiaj urodziny, muszę się pochwalić. Ojej, to wszystkiego najlepszego. I 73 też, rok. Pani Krysiu, to taki dobry czas na stawianie w ogóle kart. I jakie pytanie, Pani Krysiu? Tak, ale muszę powiedzieć, że jestem bardzo smutna, dlatego że rzucił mnie chłopak tydzień temu. Tak. No i właśnie chciałam się dowiedzieć troszkę o tej miłości. Co mnie czeka w najbliższej przyszłości? Przepraszam, Pani Krysiu, czy ma Pani nadzieję na to, że on wróci? No mam nadzieję, ale nie wiem, czy chce. Jak ma na imię? Zobaczymy może. Czy Krzysztof. Krzysztof, tak? Dobrze. Czy tutaj Krzysztof wróci? Czy tutaj jest jeszcze szansa? Pani Krysiu, nieraz nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Patrząc tak na Pani numerologię, to tak Państwo sobie chodziliście, a gdybyście Państwo zawarli związek małżeński, to kto wie, czy później byście się nie rozwodzili. Także może to tak miało być, ale już patrzę. No powiem, że mieliśmy plany. Mieliście co do małżeństwa, prawda? Ale Krzysztof teraz tak jakby zapragnął, Pani Krysiu, iść w nową drogę. Rozpocząć nowy etap w swoim życiu.
Całkiem możliwe, ale powiem, że byłam bardzo zaskoczona tym rozstaniem. Wie pani co, mało miłości widzę, widzę tak naprawdę w nim. Tak jakby się coś wypaliło, ale nie na skutek tego, że pani mu się może tak bardzo znudziła, tylko ja mam wrażenie, że zaczął ktoś zaprzątać jego uwagę. Ja nie mówię, że on panią oszukiwał, bo do tego jeszcze powiedziałabym, że nie doszło, ale tutaj karty pokazują, że tak jak... No, on był bardzo zakochany we mnie. No właśnie był. Pani Krysiu, jakoś to się szybko wypaliło. I to się wypaliło. Ja nie widzę tutaj powrotu do przeszłości. Za to karty pokazują, że w pani życiu w niedługim czasie pojawi się ktoś nowy. Ale zaraz to uściślimy. A czy długo muszę czekać? Już, pani Krysiu, już to uściślamy. Jak będzie wyglądało życie uczuciowe Krystyny? Jak będzie wyglądało życie uczuciowe Krystyny? I kochał tak bardzo i nagle pani Krysiu oznajmił pani, że odchodzi, tak? Tak. Tak, to było naprawdę taką nieprzyjemną niespodzianką dla mnie. Oj, słychać. I nie do końca zrozumiałam. Dlaczego? Pani Krysiu, tak jak powiedziałam, tutaj nastąpiło wypalenie, ale on zwrócił uwagę na inną kobietę. Także tutaj nie to, że on zaczął romansować, ale ktoś zaczął mu się podobać. Ktoś inny. I tutaj tak jakby, rozpocznę coś, rozpocznę nowy etap w swoim życiu. Chciałbym troszkę inaczej żyć z kimś innym. Także zupełnie tutaj nowe u niego się pokazuje. Pani Krysiu, teraz tak, do mniej więcej, do pół roku, bo już nie chcę mówić, że za 2 tygodnie na przykład, bo później pani będzie niecierpliwie czekała. Więc do pół roku, ale równie dobrze to może być... Chwila, moment. W pani życiu pojawia się nowy mężczyzna. To będzie związek, z którym pani, z którym pani ma szansę tutaj stworzyć rodzinę, zbudować przyszłość. W momencie, kiedy pani będzie z tym człowiekiem, kiedy będzie pani z tym mężczyzną, będzie jeszcze taki czas, że Krzysztof gdzieś się w pani życiu na chwilę pojawi, troszkę na zasadzie, co u ciebie słychać, a z drugiej strony będzie się pani zastanawiała, co on tak naprawdę ode mnie chciał, bo to takie może być dwuznaczne. Ale dopiero jak pani tutaj sobie ułoży z tym, poczuje, że kocha tego innego człowieka. Będzie to bardzo fajna relacja, bardzo fajny związek. Także pani Krysiu, nie ma tego złego, co czyli by na jest dobre nadzieja na małżeństwo, tak? No jasne. Na małżeństwo, tutaj na dzieci i na naprawdę na spełnienie. I także to może być, pani Krysiu, do pół roku, ale równie dobrze za 2 tygodnie, zaznaczam. Dobrze, także jestem zadowolona. Także tak widocznie miało być. Tylko pani Krysiu, jeszcze zapytam. Krzysztof spod jakiego znaku? Spod znaku lwa. Chwileczkę. Partner czy ja? Nie, bo pani to spod znaku lwa. Krzysztof spod jakiego był znaku? Rak. Spod znaku raka. Ten mężczyzna, którego pani pozna, no tak, i tutaj mamy i Krzysztofa, który się na chwilę też jeszcze pojawi w pani życiu, ale partner ten, o którym mówię, ten nowy, będzie spod znaku ognistego, więc też może być tak jak pani spod znaku lwa, strzelca bądź barana. Halo? Tak? Czy coś jeszcze, pani Krysiu? No może przyszłość, nie wiem, finansowa. Rozumiem, że pani pracuje, pani Krysiu. No, w tej chwili nigdzie, trochę wyjeżdżam. Za granicę? Tak. Do pracy, tak? Tak. Dobrze, zobaczymy jakby. No tak, jeszcze troszkę pani powyjeżdża, pani Krysiu. Ja bym powiedziała, że w przyszłości pani będzie też otwierała własną działalność. No powiem, że chciałabym się właśnie ustabilizować, już skończyć te wyjazdy. Także jeszcze troszkę tam pani pojeździ, ale tutaj własna działalność to będzie coś, z czym pani sobie będzie doskonale dawała radę, co będzie pani szło, to jest takie korzystne, dobre dla pani. Jak będzie wyglądała sfera zawodowo-finansowa u Krystyny? Y,
Pani Krysiu, ja bym tak mniej więcej powiedziała, że jeszcze te wyjazdy to mogą być tak około roku czasu. Halo? Tak? Około roku czasu, tak jakby no i celem, no jeszcze tutaj, no wie pani, no ze względów finansowych, także to jeszcze chwilę potrwa. Później pani Krysiu, tak jakby pani coś znalazła tutaj na miejscu, jakąś pracę i pani osiądzie, też nawet ze względów no tutaj partnerskich. A gdzieś za około 4 lata, pani Krysiu, pani będzie myślała o własnej działalności, tak jakby miała być to działalność usługowa. A czy jest wiadomo, jaka to może być działalność? Tego nie umie pani odpowiedzieć na tę chwilę, pani Krysiu. Działalność usługowa, gdyby pani podpowiedziała, co by pani chciała robić. I tak, ja nie bardzo widzę panią w kosmetologii, nie bardzo panią widzę, nie widzę pani w ezoteryce, nie widzę pani we fryzjerstwie. Innego rodzaju działalność usługowa. Bardziej bym powiedziała, w cudzysłowie, to jest tylko przykład, tak jakby to było bardziej związane z dokumentami, z papierami, no nie wiem, ksera. Ale to tylko taki margines, powiedziałam, tego, co można, jak to można byłoby nazwać. Uciekło już nam połączenie, znaczy uciekło, no się już skończyło, bo tutaj nam się udało chwilę z panią Krysią porozmawiać. Także tak, pani Krysiu, to wygląda. Pani złapie inspirację do tego, co ja bym mogła robić, także dlatego też na dzień dzisiejszy tutaj nie pokazały na tyle karty, żeby można było odczytać, a poza tym to tak jakby pani jeszcze w sobie też nie miała tej gotowości, to takie byłoby trochę jałowe rozważania i może nawet niepotrzebne, bo nieraz tego typu rozważania powodują, że później dezorientują nas. Pani Sylwia, urodzona 13 sierpnia 1984 roku i Jarek, urodzony 20 stycznia 1976 roku. Jesteśmy razem 9 miesięcy. Od 2 miesięcy jesteśmy zaręczeni i mieszkamy razem. Czy Jarek to mój partner docelowy? Czy jest uczciwy? Już, pani Sylwio, patrzymy. Czy Sylwia i Jarek, czy to jest partner docelowy? Jarek, czy jest uczciwy? Tak, jak najbardziej jest uczciwy, pani Sylwio, nic tutaj nie kombinuje. Pani taki wewnętrzny niepokój, czasem troszeczkę też jakieś czarstwo, czy doszukiwanie się czegoś, czego nie ma. To igły w stogu siana. I pani Sylwio, może czasem warto popracować troszkę nad poczuciem właśnie własnej wartości, która doda więcej pewności i wtedy nie będzie pani szukała w panu Jarku tego, że on mnie pewnie za mało kocha, a może na inne tam kobietki zwraca uwagę, a tak absolutnie nie jest. Karty pokazują, że państwa związek będzie tym związkiem, który doprowadzi do tego oficjalnego małżeństwa. Również karty pokazują dzieci. Kolejny SMS. Data urodzenia 26 września 1975 rok. Moja żona mnie zdradza i broni mi widzenia z córką. Czy jeszcze kiedyś ona nawiąże ze mną kontakt? Tylko tak, czytając tego SMS-a w przerwie, zastanawiałam się, czy pan ma na myśli to, kto nawiąże kontakt. Czy córka, kiedy będzie starsza, czy żona, ale chyba tutaj chodziło głównie o żonę na tę chwilę. Już zobaczymy. Broni widzenia z córką. Czy jeszcze nawiążecie kontakt? Na razie tego nie widzę. Nie, odpowiedź kart jest nie.
tutaj, jeśli bardzo by panu zależało na widzeniu z córką, no to trzeba byłoby zrobić jakieś oficjalne ustalenia, bo nie widzę, żeby pan miał możliwość dogadania się z żoną. I czy nawiążecie kontakt, jeśli chodzi o osobę żony? Nie nawiążecie kontaktu. Wy tutaj karty pokazują, że absolutnie nie dogadacie się. W przyszłości jeszcze będzie taki czas, że gdzieś będzie dzieliła was duża odległość, także wasze tutaj jak gdyby relacje kompletnie nie będą istniały. Dorota, to już ostatni SMS, proszę państwa, który mam. Urodzona 19 sierpnia 1964 roku. Jak będą wyglądać moje sprawy finansowe? Kiedy one się poprawią? Już zobaczymy, pani Dorotko. Pani Dorotka, wujeczka z jedenastki. I też tak tutaj numerologia pani Dorotko wskazuje na to, że w pani życiu również przyjdzie taka chwila, taki czas nowych działań, tak jakby nowy etap w pani życiu przyszedł w tej zdecydowanie drugiej połowie życia. No teraz pani ma 45 lat, może jeszcze chwila, tutaj bym powiedziała na przełomie 49-50 lat ten nowy moment. Jak będą wyglądać sprawy finansowe Doroty, kiedy one się poprawią? Jakieś tutaj zobowiązania też finansowe karty pokazują, pani Dorotko, pani mam. Jak będą wyglądać sprawy finansowe, kiedy one się poprawią? Pani Dorotko, karty to pokazują i również numerologia, że jest pani uroczą kobietą. Pod tym względem, że tylko dać pani pieniążki, pani by wiedziała, jak te pieniążki spożytkować, jak te pieniążki wydać. Taką tendencję do wydawania pieniędzy to pani uroczą w sobie posiada. Też życzę tego, żeby miała pani co wydawać, bo w tej chwili rzeczywiście ta sytuacja nie jest najlepsza i troszkę tak niestety będzie jeszcze to wyglądać. Także ostrożnie z tymi wydatkami. Tutaj w pewnej chwili zwróci się pani o pomoc, pożyczkę do kobiety i ta pomoc zostanie pani udzielona, ale tak ogólnie na poprawę takich tych spraw finansowych, pani Dorotko, to tutaj bym powiedziała, że no właśnie około nawet 4 lat, kiedy tutaj wspomniałam numerologicznie, że pani w wieku około tych 49 lat rozpocznie się u pani taki nowy etap w życiu. I powiem pani, że weźmie pani życie w swoje ręce, będzie pani wówczas myślała, aczkolwiek na dzisiaj się to może pani wydawać niemożliwe, a tak pokazują karty, będzie pani myślała właśnie o własnej jakiejś działalności. A teraz pani Dorotko, tak sobie te sprawy finansowe. Halo, dzień dobry, z kim mam przyjemność? Witam panią serdecznie. Moje imię Stanisława. Tak, pani Stanisławo, i pytanie poproszę. Chciałabym dowiedzieć się, czy pojadę za granicę do pracy. Do pracy, pani Stanisławo. Tak. Czy mogę prosić datę urodzenia? Datę? Tak. 22.03.56. Już patrzymy. Czy to będzie oficjalny wyjazd? Pani załatwia sobie ten wyjazd? Nie, to po prostu do pracy. Sześć. Pani ma takie, ale pani już wyjeżdżała chyba za granicę, tak, prawda? Tak. Bo pani ma takie wibracje, które z zagranicą są związane, a kiedyś pani zaprzestanie tych wyjazdów i numerologia pani wskazuje na to, że będzie pani docelowo mieszkała w kraju, czy też tu osiądzie, także teraz wyjazdy są jak najbardziej wskazane, ale do tego zmierzam, że nigdy nie będzie takiej sytuacji, która by panią zmusiła czy skusiła do tego, żeby zamieszkać na przykład Nie, to już zobaczymy, kiedy pani wyjedzie do pracy za granicę. Kiedy pani Stanisława wyjedzie do pracy za granicę? Pani Stanisławo, ja bym powiedziała, że tutaj około października. Aha,
czyli się tak kalkuluje. Tak, około października tutaj pani pojedzie. Ale pani Stasiu, nie będzie pani do końca z tej pracy jechać. Oczywiście, że jechać, bo zawsze lepsze coś niż nic. Tak, tak. Ale tak do końca nie będzie pani usatysfakcjonowana finansowo. Tutaj z tego wyjazdu, z tych zarobków. Tak. Ale to tak teraz. Później będzie taki następny pani wyjazd, bo on również będzie miał miejsce. Powiedziałabym, że tak jakby był lepszy. Pani też tak jakby zmieniła nawet rejon, do którego jeździ, ale to gdzieś dopiero w następnym roku, pani Stasiu. No. Dobrze, dobrze. Czy to wszystko, pani Stasiu? To znaczy jeszcze bym może się zapytała, tylko że właśnie akurat mam dwóch synów i po prostu o zdrowie jednego syna. Dobrze, jak ma na imię pani Stasiu? Marcin. Marcin, a ile tak. ma lat, proszę? 33. A czy coś mu szczególnie dolega? Serce. Ojej, czy to jest wada taka wrodzona? Nie, nabyta. W wyniku angin, przewlekłych... Gryp. Gryp, no. Leżał w szpitalu? Leżał, bo tak pokazują mi właśnie tutaj karty. Brzydka choroba właśnie. Wie pani co, czy tutaj proponowano jakieś w przyszłości, mówiono o jakimś zabiegu, że byłby wskazany, potrzebny i tak dalej? Tak, no. Transplantacja. No właśnie, tak też karty pokazują i pani Krysiu, wygląda na to, że za jakiś czas, to jest czas taki, no na pewno nie na teraz, ale w przyszłości niewykluczone, że będzie takiemu zabiegowi poddany, ale nie będzie to dla niego niebezpieczny zabieg, on się skończy, ten zabieg skończy się powrotem jego do zdecydowanie lepszego zdrowia, zdecydowanie lepszej kondycji. No. Ale będzie to potrzebne. Dobrze, a jeszcze tak? O drugiego mogę się zapytać? Bardzo proszę. O Karol, 25 lat. Też o zdrówko? Tak, tak. Karol. Już uciekło nam połączenie. Dobrze, to jeszcze szybciutko zobaczymy, czy coś tutaj u Karola, jak ze zdrówkiem. W ogóle Karol to nerwus, tutaj mi karty pokazują. Ja bym powiedziała, że no na tę chwilę to może tutaj takiego nic szczególnego nie wynika, ale na co ogólnie, do czego może mieć Karol tendencję i na co zwrócić uwagę pani Stasiu, to przede wszystkim takie sprawy reumatyczne. Tego tutaj niech na to ma uwagę. W przyszłości też może być u niego też troszeczkę problemy z ciśnieniem, ale to jak już zdecydowanie tutaj będzie starszy, ale to już należy dbać o odpowiednią dietę, ruch i tak dalej. Ale takie gdzieś może odczuwać strzykania w kościach i to mogą być właśnie zwiastuny tych takich dolegliwości reumatycznych. Ale okej, pani Stasiu, tutaj przede wszystkim starszy syn, no, stało się jak się stało, jednak jest to kolejny też przykład, że nie można bagatelizować, wydawałoby się nieraz właśnie przeziębień, tego typu chorób, ale tutaj operacja, zabieg przyniesie pozytywne rezultaty, no i wspaniale, że medycyna jest na takim właśnie wysokim poziomie. I dziękuję bardzo jeszcze raz tutaj za telefon. Jeszcze może zobaczymy, bo mamy chwilkę czasu. Tutaj u pani Stasi, jaka pokaże nam się karta, mając na myśli właśnie tutaj przede wszystkim starszego syna. Też ważne jest pani spojrzenie na to, znaczy spojrzenie jest jakie jest, tylko chodzi też o pani spokój wewnętrzny, bo pani jako matka musi niezwykle tam w środku przeżywać rozterki i niezwykłe niepokoje. Już zobaczymy. Równowaga. Przede wszystkim zachować tę równowagę i jest to wskazówka, że ta równowaga będzie i jest karta mocy. Dziękuję bardzo za telefony, SMS-y. Ja z państwem zobaczę się jutro rano. Bardzo mi miło. Miłego popołudnia. Jeszcze raz dziękuję. Pa, pa.